Poznaniu, stadion przy ulicy Bułgarskiej, 41. minuta gry i zobaczmy, co się wtedy wydarzyło. Podanie do Augustyniaka, piłka za chwilę powędruje do Wilka, a piłki w siatce nie umieścił Maćkiewicz. Aż trudno uwierzyć, że w tej sytuacji, panie trenerze, nie padła bramka. Tak, tu się Mosrów zachował doskonale, Maćkiewicz trochę gorzej. Już Mosrów w zasadzie był w takim półślizgu i mógł spokojnie odejść w prawo i uderzyć do pustej bramki. Wspaniała sytuacja do zdobycia prowadzenia. Wszyscy chwalą Mosura, no ale tak po prawdzie to nie, tylko no, zawiódł Maćkiewicz. Nie, ale on się zachował bardzo dobrze. Również on potrafił odejść do dośrodkowania i za chwileczkę wrócił z powrotem. On zrobił to, co miał zrobić obrońca. Zachował się bardzo dobrze. Zostajemy w Poznaniu. Cały czas mecz Lecha z Legią. 44. minuta gry. Tym razem Zieliński, akcja Legii. Daleka piłka. Teraz Kucharski odgrywa do Skrzypka. Dośrodkowanie Marcin Mięciel. Doskakuje Wiechowski i ratuje poznaniaków Urbaniak. Cały czas mam wątpliwości, to panie trenerze, mimo że oglądałem tą sytuację już wielokrotnie, czy piłka znalazłaby się w siatce po strzale Wiechowskiego? Tak, ale tam bardzo dobrze zamykał zawodnik Legii tą sytuację. Nawet gdyby się nie znalazła, był w bardzo korzystnej sytuacji, żeby jeszcze wejść ślizgiem ją dopchnąć. Strzelał Sergiusz Wiechowski. Tak. Do przerwy w meczu Lech-Legia mieliśmy remis 0-0, a to już sytuacja z drugiej części spotkania, akcja Lecha. Po godzinie gry podopieczni Adama Topolskiego stworzyli sobie taką sytuację. Dośrodkowuje Żurawski, wybija Zieliński. Jak na reprezentanta niezbyt pewne było to wybicie i strzał Zawadzkiego. Tak, no i tutaj dużo szczęścia. Tutaj centymetry dzieliły Lecha od zdobycia bramki. Szkoda, bo ta piłka powinna być wyraźnie wybita bardziej w kierunku linii bocznych. No ale to są ułamki sekund tutaj, szczególnie w polu karnym, jak się jest, to zawodnik błyskawiczny musi podjąć decyzję. Nie wyszło to uderzenie po prostu zawodnikowi, mówię Legii, i stąd sprowokowała taka sytuacja, że można mógł tak uzyskać bramkę. Mhm. Kolejna sytuacja z tego właśnie meczu. Najbardziej efektowny strzał w tym spotkaniu, dośrodkowanie Majewskiego. To właśnie ta centra i kapitalnie złożył się do strzału Maćkiewicz. Naprawdę no, trudno uwierzyć, że ten piłkarz grał w drugiej lidze do niedawna. Tak, to by była bramka tygodnia, a tak mieliśmy paradę tygodnia. Obydwaj się wspaniale zachowali, i strzelec, i bramkarz, to jest 6 metrów odległość. Wspaniały refleks i wybronił kolejny bardzo groźny moment bramkarz Legii Szamotulski. Legioniści mieli potem pretensje do siebie głównie za to, że któryś z nich został, to bodaj Bartosz Karwan nie uciekł z pułapką offside'ową, został Maćkiewicz w bardzo dobrej sytuacji, 6 metrów przed bramką, no ale mecz zakończył się rezultatem 0-0. Było to bardzo dobre widowisko, uważam. Bliższy na pewno wygrania był Lech. Stawka meczu bardzo duża, ale sądzę, że należałoby sobie życzyć, żeby takich meczy w naszej lidze było więcej. Mimo tego, że padł remis 0-0, tak, panie trenerze? To jest rzadkość. Ludzie nie lubią takich spotkań, ale ten, kto oglądał cały mecz, sytuacja od bramki do bramki, to się musiało podobać, atmosfera wreszcie spokojna na trybunach i naprawdę można było, i sami zawodnicy, którzy obserwowali z innych drużyn ten mecz, i trenerzy mogli wiele z tego meczu skorzystać, a dla trenerów wnioski do analizy na przyszłość. Nie było bramek, w ogóle tych bramek jest mniej. No właśnie, zobaczmy jak to wygląda. No, trzecia kolejka to jest 17 bramek, poprzednie były gorsze, dwa razy po 15. Popatrzmy na średnią bramek jesienią i wiosną. 2,85 w pierwszej rundzie. No i straszny spadek, niemal o bramkę. Tak, ale to też jest uwarunkowane. Doczekamy się. W tej chwili wiosna jest po śniegu, część różnych się przygotowywała. Poczekajmy, jeszcze te wskaźnik się wyrówna. Na szczęście Lech-Legia to było jedyne spotkanie, gdzie gole nie padły, a teraz już spotkania bramkowe. Stadion przy ulicy Konwiktorskiej, Polonia Warszawa, Ruch Chorzów. Akcja z 13 minuty spotkania. Atakują gospodarze Wędzyński, Kaliszan, a akcję zamykał Tomasz Moskal. 1-0 dla Polonii. No, bardzo precyzyjne dośrodkowanie, śliczna bramka. Tu wcześniej na ten mecz obserwowałem. Był wspaniały strzał z woleja Kaliszana. To była najpiękniejsza akcja, jeszcze przy stanie 0-0 przestrzelona. I oceniłbym tą właśnie sytuację najwyżej z tego całego meczu. Czy tutaj nie popełnił błędu bramkarz Ruchu Chorzów? Piłka wędruje gdzieś na piątym nie meczu? Nie sądzę, nie miał na razie uwarunkowania na to. To jest dość szybka piłka, to może tak nie wygląda w telewizji. Nie sądzę. Zrobił to, co mógł zrobić. Pozostajemy na boisku przy Konwiktorskiej. Polonia grała z Ruchem Chorzów. Kolejna sytuacja. Szybko zaczął Zbigniew Gzdawskas tę akcję. Proszę nam uwierzyć, tak szybko nie biegł. Teraz Tarachulski, piękne podanie do Jacka Dąbrowskiego. Ten już jest przed bramkarzem Ruchu. Poczekał, spojrzał, jak się ustawi golkiper chorzowian. I 2-0 to była
68 minuta. Panie trenerze, świetne wyjście Dąbrowskiego i też kapitalnie dostrzegł. Wspaniałe podanie na wolne pole. Wreszcie nie to dosięgło na naszej lidze, że grają sobie do nogi. Podanie na wolne pole za plecy obrońców, najbardziej groźne, co się może wydarzyć w każdej defensywie, i precyzyjne uderzenie, i kolejna bramka dla Polonii. I miłe dla oka. Tak, tak. Zresztą Polonia była suwerenem w tym meczu. Ruch stawał bardzo dzielnie. To trzeba wziąć pod uwagę, że Ruch ma w tej chwili słaby skład personalny i trzeba współczuć trenerowi Leńczykowi, że robi co może. Polonia natomiast w kolejnym meczu znakomity występ, no i niekwestionowany lider tabeli wiosny, 10 bramek zdobytych, jedna stracona, jeszcze z czego cieszyć na razie. A trzeba będzie połatać trochę dziury w defensywie. Trener OS Leńczyk ma o czym myśleć, przy tej sytuacji tak. To widać. I jeszcze raz bramka na 2-0, to była 68 minuta gry, Polonia prowadziła 2-0 z Ruchem Chorzów, no a zaledwie 9 minut później kolejna akcja gospodarzy i trzecia bramka, to ta 10 bramka strzelona wiosną, o której pan mówi, akcja Tarachulskiego i Oli Sadebe, Emanuela Oli Sadebe, bohatera meczu z Wisłą Kraków. Akcję rozpoczął Maciej Szczęsny i właśnie Tarachulski, Oli Sadebe szybszy od obrońców Ruchu. I Tarachulski na 3-0. I to jest kolejna akcja, prawie bliźniacza do tamtej. Znowu podanie na wolne pole. W odpowiednim momencie wbiegnięcie zawodnika i tu bramkarz nie ma nic w zasadzie do powiedzenia. Ale co robi kryjący? Dopiero teraz biegnie za Tarachulskim, jest bardzo spóźniony. No także rzeczywiście ma ores, o czym Leńczyk myśleć. To było widać przy pierwszym zagraniu Bartosza Tarachulskiego, że obrońca, który krył, tam jeden z Chorzowian upadł na ziemię i obrońca kryjący Tarachulskiego spojrzał na sędziego, popatrzył, co się dzieje, czy nie ma gwizdka sędziego i już został metr, dwa metry z tyłu. Nasi zawodnicy za często patrzą na sędziów, zamiast patrzeć, gdzie jest piłka i jak pomóc własnemu bramkarzowi, kiedy jest przeciwnik przy piłce. A potem ewentualnie liczyć na ten gwizdek. Zobaczmy, jak skutecznie gra wiosną warszawska Polonia. Wiosną potrzebowała zaledwie 3 spotkań, by zdobyć 10 bramek. Na jesieni aż musiało minąć 7 kolejek, by Polonia uzyskała w lidze 10 goli. Postęp znaczny. Tak, ja sądzę, że w ogóle Darek Dowczyk, tak jak już mówiliśmy tu tak w czasie poprzednich audycji, wsparty Jurgiem Engelem, chyba w bardzo rozsądny sposób ten zespół został przygotowany. Tak jak to robią zresztą kluby zachodnie. 2 zgrupowania, Chorwacja, wyjazd potem na Cypr i rzeczywiście w tej chwili zbierają plony. Oczywiście będzie ciężko formę utrzymać. Formę się przeważnie utrzymuje około 6 tygodni i Polonia też w pewnym momencie może mieć zadyszkę, bo tak ma każdy zespół. I to nie tylko w naszej lidze, ale w tych ligach zachodnich, profesjonalnych również. Ale na razie idą doskonale i to jest przyjemnie patrzeć na ten kolejów tych grający na boisku. Może gdy dostanie zadyszki, będzie wygrywała tylko 1-0. Teraz proszę Państwa, jedziemy do Lubina, gdzie Zagłębie grało z Wisłą. Akcja gości, Kaliciak i tutaj czekamy na analizę trenera Strejlała. Strzał Kałużnego, jest 1-0 dla gości, ale pan twierdził, że wcześniej tak, był faul. Tak, kto wie, czy nie ma tam podpychania ręką, tak jak było widać na tej chwili z kamery, natomiast tu jest duży błąd taktyczny. Jest to strefa niekryta i to jest kanon, jeżeli się ustawia drużynę i chyba ktoś z zawodników Mirka Jabłońskiego zapomniał, że ta strefa musi być chroniona, bo w zasadzie Kałużny dysponuje zbyt silnym strzałem i to jest nie do obrony bramki. Nikt nie zebrał tej piłki. Nie, ta strefa musi być zawsze chroniona od najniższej klasy, nawet jak dzieci grają na boisku szkolnym czy na podwórku, to muszą tą strefę zawsze chronić przy tego rodzaju stałym fragmencie. O, proszę. O to odepchnięcie chodzi, tak? Tak. 11 odpycha trójkę Zagłębia Lubin. No i to są te milimetry, gdzie piłka nie dochodzi do tego zawodnika, który prawda skacze. A strzał doskonały, strzał nie do obrony, silny. I tu bramka kotłowała do powiedzenia. Nie ma. Za nóg zawodników doskonała sytuacja, z tym, że zawinił zawodnik, któremu na pewno Jabłoński poruszył krycie tej strefy. No i tym samym Wisła odrobiła już straty ze spotkania z rundy jesiennej, gdy przypomnijmy przegrała na stadionie przy ulicy Reymonta 0-1 z Zagłębiem Lubin, a 16 minut później było już 2-0 dla piłkarzy Białej Gwiazdy, tym razem solowy rajd Olgierda Moskalewicza zakończył Tomasz Frankowski. To jeszcze Ryszard Czerwiec, za chwilę Moskalewicz. Wszystko było ładne w jego akcji poza ostatnim zwodem. Piłka uciekła mu. I tu ogromne brawa, panie trenerze, dla Frankowskiego, który niejako spodziewał się, że może coś w tej akcji Moskalewiczowi nie wyjść. Frankowski się wykazał doskonałym czytaniem gry, przewidział tą sytuację. Stracił nad piłką kontrolę Moskalewicz, tam jest chyba przez Bubnowicza zahaczany ręką i tu brawa dla sędziego Małka, że wytrzymał nerwowo, widząc wbiegającego Frankowskiego i puścił to grę, bo równie dobrze mógł podyktować rzut karny.
Frankowski może nie zdobywa najpiękniejszych goli, ale zdobywa bramki bardzo ważne. Ale wie, jak to zrobić, wie, jak się ustawić, to jest bardzo ważne dla napastnika. Tego w zasadzie nie można nauczyć. Może to trzeba mieć. To trzeba mieć. To jest zupełnie inne zagadnienie. Ten problem zostawmy trenerowi reprezentacji. W takim razie wracamy do ligi i również wracamy do Lubina. Wisła strzeliła już 2 gole. A jak padła 3. bramka? No to była piękna bramka. Podanie Kulawika do Frankowskiego. Doskonałe uderzenie w tak zwany długi róg. Już nie mógł nawet obrońca nawiązać kontaktu, z tym, że tu się kłania sytuacja, kiedy Zagłębie Lubin wykonywało zmianę. I przy tej zmianie nie przewidzieli tego i się źle ustawili obrońcy. Stąd doszło do tej sytuacji. On w ogóle nie jest skryty w momencie, kiedy otrzymywał podanie na wolne pole. Także jeszcze parę powiedzmy sekund wcześniej. Bo to było bezpośrednio po zmianie. Czyli trener Mirosław Jabłoński dał złe wskazówki, czy może nie, w ogóle nie trener dał dobre, tylko zawodnicy, którzy obserwowali zmianę, mieli się lepiej ustawić, wiedząc, kto będzie wznawiał grę. Kolejne spotkanie drużyn z czołówki tabeli. Jesteśmy tym razem w Łodzi. Widzew Łódź, Amika Wronki. Tomasz Frankowski zdobył 2 bramki, a zaledwie pół godziny później na boisko wszedł Artur Wiśniarek, dotychczasowy lider klasyfikacji strzelców, który potwierdził, że tym liderem jest. Podanie od Radosława Michalskiego. Uwaga, to już bodaj 6. bramka, jaką strzela Wiśniarek właśnie po podaniu Michalskiego. Ale błąd Bosackiego, koszmar. No nie tylko, również następnego obrońcy, który mógł wcześniej to przewidzieć. Widać było, jak przecież bierze zamach Michalski do tego długiego podania. Duży błąd Bosackiego, ale tam jeszcze można było to ratować. Elmas Wichniarek zachował się znakomicie. Wszedł pod zawodników i uderzył doskonale. To jest podobnie jak z Frankowskim. Mniej więcej podobne walory mają ci ludzie. I obaj są młodzi. Tak. Rośnie nam przyszłość. 22. minuta spotkania, kolejna akcja dla Widzewa. Czajkowski nikomu już piłki nie odda, zostawi ją piłkarzom w Wronek. Wspaniała, śliczna bramka, tam chyba było podanie wcześniej Citki, miałem przyjemność prowadzić w Lubinie tego zawodnika. Doskonałe uderzenie, świetnie do zawodnika ze szkoły technicznej i cieszyć się należy, że po długiej kontuzji znowu zaczyna się odnajdywać. Na pewno jest ważnym w tej chwili elementem w grze Widzewa. No i tu znowu gratulacje dla Marka Dziuby, to jest chyba 8. mecz bez porażki. 6. w każdym razie wygrany z rzędu, prawda? Także też duże gratulacje, tym bardziej, że w tym samym mieście zwolniony z innego klubu, a pokazuje, że w drugim klubie potrafi sobie radzić, podobnie jak radził w poprzednim, zdobywając tytuł mistrza Polski, a jednocześnie wskazuje to, jak trudny jest zawód trenera. Panie trenerze, to Czajkowski to nie kobieta, więc możemy wspomnieć o jego krzywych nogach, bo on ma strasznie takie te nogi fikuśne. Czy to pomaga piłkarzom? Taki trochę Marek Citko drugi. A ja też za prostych nie mam. Dlatego dobrze grasz w piłkę. Ludzi nie interesuje, jak kupują bilety, oglądają telewizję, czy ktoś ma krzywe, czy proste nogi, tylko czy skutecznie strzela i czy zdobywa bramki. I zdobywa piękne bramki. Tak, piękna bramka. Tak było w meczu Widzew Amika, było 2-0. To jeszcze nie koniec bramek w Łodzi. W 89. minucie było już 3-0 dla Widzewa. Marek Citko? W polu karnym jest młody Stasiak, a do bramki trafi Wichniarek i tutaj kolejna wątpliwość, panie trenerze. No, sądzę, że z tego ujęcia jest to ewidentny spalony i chyba się spóźnił sędzia boczny. Zobaczymy, jak będzie to może z drugiej kamery pokazane, czy nadbiega. O tak, dopiero teraz sędzia jest. No ale nie sądzę, że to była pomyłka, ale nie wypaczyło to wyniku meczu, ale nie powinna paść. To jest pozycja ewidentna moim zdaniem. Powiedzmy, spalona. Czyli, o właśnie, zobaczymy to raz jeszcze. W momencie strzału Stasiaka Artur Wiśniarek znajdował się za ostatnim obrońcą Amiki. Zobaczmy, czy tak rzeczywiście było jeszcze raz. Tak, ewidentnie. I odnosi korzyść z tego swojego. Nie ma nikogo. Nie jest to wina Wiśniarka. Zachował się tak, jak się ma zachować zawodnik. Piłka dochodzi, strzelam bramkę. Ale jest to pozycja spalona. Tak, teraz więc wybieramy się na stadion Pogoni Szczecin. Pogoń grała z Górnikiem Zabrze. Górnik ostatni. 33. minuta spotkania. Tutaj Stolarczyk naciskany przez napastnika Zabrzan. Kamil Kosowski rusza lewą stroną. Dośrodkowanie, wychodzi Gierczak zza pleców obrońcy i jest 1-0. Bardzo ładna bramka, bardzo trudna. Zmieścił się w zasadzie co do milimetra, w krótki ruch uderzając i znowu bramka z tej odległości nie do obrony. Też dobra współpraca między Gierczakiem a Kosowskim, bo Gierczak w odpowiednim momencie ruszył. Dobre podanie, prawie taka tempowa zagrywka typowo piłkarska. Bardzo ładnie wbiegł ten Gierczak. Bardzo ładna bramka. To były spotkania zespołów czołówki naszej ekstraklasy. Popatrzmy, jak wygląda czołówka tabeli naszej ligi wraz z punktami zdobytymi tylko i wyłącznie na wiosnę. A więc Wisła Kraków 46 punktów, 9 punktów przewagi nad Lechem. No ale zwraca uwagę, świetna gra i Widzewa Łódź, 9 punktów wiosną i Polonii Warszawa, także komplet punktów.
Górnik Zabrze na 5. miejscu, ale tylko 4 zdobyte oczka. Pierwsza wygrana na wiosnę właśnie w meczu z Pogonią Szczecin. Tak grały zespoły czołówki tabeli, a teraz już popatrzmy, jak grali ci z dołu, ci, którzy bronią się przed spadkiem. Jesteśmy najpierw na stadionie w Radziomkowie, Derby Śląska, Ruch, GKS Katowice. I najpierw Zbigniew Mandziejewicz. To była 23. minuta gry, podawał z rzutu rożnego Kucz i Mandziejewicz pokonał Klyttę. No, Mandziejewicz zarówno kiedy grał w Śląsku Wrocław, a potem miał doskonały okres gry w Legii Warszawa, słynął nie tylko z dobrego ustawiania się, ale czytania gry, właśnie z gry głową, był bardzo trudny w tych pojedynkach i tutaj w tej chwili no, zdobył bardzo ważną bramkę. Kiedyś Maciek Szczęsny opowiadał mi, że Mandziejewicz mógł podrzucić sobie piłkę na sali do koszykówki i odbijać o tablicę dosłownie godzinami, tak? Tak dobrze operował. Tak, operował w grze głową. To jest, jest to bardzo dobry zawodnik. On w tej chwili w zasadzie jest bliżej końca kariery, ale jego doświadczenie, umiejętności są nie do przecenienia dla każdej drużyny, sądzę, a szczególnie dla drużyny, która w tej chwili walczy o utrzymanie w lidze, a taką na pewno jest GKS Katowice. Zostajemy w Radziomkowie. GKS potrzebuje. Gospodarze grają z GKS-em Katowice. Tutaj tłok jak w autobusie w godzinach szczytu w polu karnym. Za chwilę będzie troszkę luźniej, bo piłka trafi na prawą stronę boiska. Dośrodkowanie na głowę Jarosza. 39. minuta, podawał Fornalik. To była bramka, która dała remis miejscowej 11. 1 tak, tak, do 1. To jest bramka nie do obrony dla bramkarza. Tam wcześniej błąd, tam zawodnik się przyglądał, jak szło to dośrodkowanie. Zamiast bardzo agresywnie zaatakować, nawet wziąć piłkę na siebie, na ciało. Oczywiście mi się to łatwo mówi tutaj ze studia telewizyjnego, ale takie są wymagania. W tym sektorze gry zadaniem zawodnika broniącego jest nie dopuścić do dośrodkowania. A jak to się skończyło, żeśmy widzieli. Drodzy Państwo, my celowo nie pokazujemy wszystkich spornych sytuacji, a akurat tych w meczu Ruch Radziomków GKS Katowice. Będzie piguła wielka z tymi spornymi tak, sytuacjami. Jeszcze na to poczekajmy. Na razie oglądamy wszystkie bramki, które padły w 18. kolejce, a sporne sytuacje zostawiamy sobie na koniec. Odra Wodzisław, Łódzki Klub Sportowy. Kolejny mecz z udziałem zespołów, które bronią się przed spadkiem do drugiej ligi. I sytuacja najpierw z 8. minuty spotkania. Gol widmo, można powiedzieć. Gol, który nie został uznany. Dodajmy od razu niesłusznie. Popatrzmy, jak wyglądała ta cała sytuacja. Dokładnie będzie to widać w powtórce. Tutaj rzeczywiście można odnieść wrażenie, że Arkadiusz Kampka w momencie strzału był na spalonym, ale teraz powtórka nam wszystko wyjaśni. Wybija piłkę Batata, trafia w Ariela Jakubowskiego, a więc piłkarza swojej drużyny i dopiero teraz piłka trafiła do Arkadiusza Kampki. No cóż, asystent podniósł chorągiewkę, tym samym zasugerował, jest, że był spalony. Tu jest, znaczy nie rozstrzygniemy tego, to zaraz powiem dlaczego. Czy w momencie uderzenia pierwszego, bo i te cztery koszety były między nimi, czy już zawodnik był na pozycji spalonej, czy nie? A z tego obrazu nie umiałbym tutaj się wypowiedzieć, popatrzmy bo to jest decydujące. Popatrzmy raz jeszcze, może ten ogólny plan pierwszy byłby dla nas czytelniejszy. Tak jakby wychodził. Tak jakby dochodził, prawda? Tak jakby on by wchodził, więc mówię, trudno tu będzie podjąć decyzję. Jeżeli podniósł sędzia boczny chorągiewkę w momencie, kiedy nastąpiło to pierwsze uderzenie w kierunku bramki i on już był na spalonym, to jest to słuszne. Jeżeli nie, to nie, ale z tego obrazu na pewno werdyktu nie wydamy. Bardzo to się wszystko rozegrało. To trzeba powiedzieć na usprawiedliwienie sędziego i... No właśnie, ciężko, ciężko cokolwiek. Ale jeśli Kampka stał za obrońcami i wybijając piłkę Batata trafił w swojego piłkarza, to wtedy jest spalony? No nie, ale na idzie uderzenie jego kolegi w kierunku bramki, jeszcze o tym nie wiemy. Ja tu nie bronię, bo mówię, nie bronię tutaj sędziów, ale tak należy to interpretować. Na szczęście nie wypatrzyło to wyniku meczu i tak bym ale zakończył. Ale będą sytuacje, które chyba niestety wypatrzyły. Do tego dojdziemy, wynik meczu, do tego dojdziemy już za momencik. Zobaczmy, co się stało w Wodzisławiu w 14 minucie meczu. No właśnie, co się odwlecze i tak dalej, i tak dalej. Arkadiusz Kampka 6 minut później zdobył swoją bramkę. Tak, podobna bramka jak strzelił Gierczak z IKS-u, tylko że tym razem uderzenie głową, też ładne wbiegnięcie. Z Górnika, prawda, tak, Gierczaka. I Odra Wodzisław w ten oto sposób objęła prowadzenie z Łódzkim Klubem Sportowym.
1-0. Odra Wodzisław w ostatnich tygodniach spisuje się coraz lepiej. Wygrała najpierw spotkanie wyjazdowe, teraz odniosła kolejne zwycięstwo. 6 punktów, brawa dla Jurka Wyrobka. W beznadziejnej sytuacji znajdował się zespół, a oni są dzisiaj w tabeli Wiosny w ścisłej czołówce, poza prawda Widzewem i poza Polonia Warszawa. Bo to samo zdobyli co i Wisła Kraków. Do klubu przyszedł Jackiewicz z Amiki Wronki i to nie właśnie on. W 65. minucie właśnie ten piłkarz zainicjował kolejną akcję zakończoną bramką. Zobaczmy, jak to się stało. Akcja właśnie Jackiewicza i za chwilę Nosal otoczony obrońcami ŁKS-u, mimo to zdobędzie drugą bramkę. Odra ŁKS 2-0. Tak, to już jest trzecia bramka. Chyba Nosala w dwóch spotkaniach, bardzo skuteczny też napastnik. A tu czterech obrońców ŁKS-u obok niego i żaden nie zatrzymał zawodnika od tego. Znowu brak był asekuracji, jest to pole karne. Jeden zawodnik tam się przepychają cały czas o tą piłkę, a trzech ludzi stoi i się przygląda. ŁKS wcale nie przegrał w Wodzisławiu dwiema bramkami. A dlaczego? No właśnie, zobaczmy. 5 minut przed końcem odegranie Jakubowskiego. Teraz Lenart wpada w pole karne, jest faulowany. 11 dla gości, słuszna decyzja arbitra. W 100%. I za moment podbiegnie do piłki Górski i pokona bramkarza Wodzisławia. To był gol kontaktowy, jak się potem okazało, również gol honorowy. I w ten oto sposób Odra Wodzisław wygrała kolejny mecz w Ekstraklasie. Wygrała z ŁKS-em 2-1, a w ostatnim spotkaniu tej kolejki Stomil grał z GKS-em Bełchatów, a więc znów spotkanie między dwoma zespołami, które potrzebują punktów jak wody. 45. minuta spotkania i popatrzmy, co się stało na boisku w Olsztynie. Faulowany jest najpierw Bykowski. Pan Ryszka dyktuje rzut wolny dla GKS-u Bełchatów. Wszystko to ogląda trener gości, pan Pawlak. Bykowski i 1-0. Tak, nic Bako nie mógł zrobić, to jest bramkania do obrony. Zresztą z tym, że bardzo mało aktywna postawa zawodnika, który stał, teraz się ładnie trzyma właśnie pod boczki, rączki na biodrach. I jeszcze można było coś próbować robić. Tak. Przecież wiadomo było, że to są bardzo niebezpieczne sytuacje na boisku. Sytuacje, z których właśnie padają bramki. Zabrakło nawet prostego wyjścia, skrócenia pola gry w momencie samego dośrodkowania. To jest bardzo proste. Ale ma duże kłopoty. Przecież to już widzieliśmy z Legią, jak grał w Stomil w Warszawie, że mimo, że dzielnie się prezentował. Ale to jest zespół przebudowywany. No i tylko mogę współczuć trenerowi. Tak krawiec kraje, jaką materiał ustaje. Nie wszystkiego, on nawet nie wie od czego zacząć. Jakby ten zespół ułożyć, bo jednak presja wyniku jest olbrzymia i pozostała. Zostania przy nowych, prawda, sponsorach Haleksu. Wracamy do Olsztyna, proszę państwa. Pierwsza bramka była ładna, ale dopiero druga zasługuje na prawdziwe wyróżnienie, chociaż piłka po strzale Szarpaka jeszcze odbiła się od pleców jednego z graczy Stomilu. Chyba żaden bramkarz na świecie by nie obronił tego strzału. Nie będę mówił, gdzie byłby to nieelegancko, że się zachował bramkarz jak tramkarz, a jest to bramka z tak zwanych cyklu nie do obrony, gdzie nie można być do bramkarza pretensji. Nie mówię tego z sympatii, że z tym zawodnikiem pracowałem, ale to widać bardzo dokładnie w telewizji, więc chyba ktoś, kto był na meczu, nie do końca widział sytuację. A zobaczmy w każdym razie, jak wygląda sytuacja w strefie spadkowej. W każdym razie na tych ostatnich 7 miejscach w naszej tabeli Zagłębie Lubin. Od miejsca 10, powiedzmy, zaczyna się ta strefa zespołów zagrożonych. Odra Wodzisław jeszcze ma dosyć spore straty, bo 3 punkty do tego by się, 2 właściwie punkty do tego by utrzymać się w lidze, ale już na wiosnę zdobyła najwięcej z tych zespołów punktów, bo aż 6. Tymczasem Ruch Chorzów ani jednego. Tak to wygląda wiosną. Tak, odejście Śrutwy, powiedziałbym, jednak jakby rozmontowało ten zespół, jakby tak brak było im wiary, bo ja nawet jak obserwowałem tutaj na Polonii, to zrobił Ores Lęczyk, no wszystko, co mógł zrobić jako trener. Po prostu Polonia była drużyną lepszą, ale ci chłopcy bardzo naprawdę dzielnie sobie poczynali w pewnych momentach. Ale od początku było wiadomo, że kto zdobędzie bramkę, jest tylko kwestia. Kraków.